na zakończenie tej piętej. Otóż słowa dożytkowej uroczystości chciałem jeszcze kilka słów. Bardzo proszę, aby kapłani zajęli miejsca. Mianowicie Bogu dziękowaliśmy za znak naszego zbawienia Krzyża Świętego. Pięknie w sposób ukazał nam tajemnicę Krzyża ksiądz prorektor z Andrzej. W dobry sposób mówił o tym przecież tak bardzo popularnym i znanym na znaku, jakim jest krzyż, czyli miejsce śmierci, męki Jezusa Chrystusa za nasze zbawienie, a także nadzieja dla nas, ludzi, jak się okazuje, dla naszej ojczyzny i dla całego świata. Dziękuję księdzu Andrzejowi za to, księdzu Granikowi kapituły wrocławskiej, za to, że przyjął zaproszenie na dzisiejszą naszą uroczystość, że z nami się tutaj modlił, sprawował naszej intencji msze święte. Bardzo serdecznie dziękuję także kapłanom, którzy przybyli na naszą uroczystość. Nawet więcej kapłanów niż na Paweł Wicach. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, księdzem Oczele, księdzem Nowatem, księdzem Stanisławem z Lewina, księdzu dziekanowi z Pogorzeli za obecność i kanonikowi księdzu Leszkowi, księdzu Eugeniuszowi z Miłosierdzia Bożego. I tak, ze całym duszpasterskim składem bardzo serdecznie się cieszę. Wszyscy kapłani w liczbie 5 zdaje się z Miłosierdzia księdzu wikariuszowi z Mikołaja i chyba, no wiadomo, bywa tak, że człowiek swojej koszuli nie dostrzega i tutaj tak się też właśnie stało, księdzu Andrzejowi sąsiadowi, który właśnie nam tutaj wiele pomaga, ojcu i księdzu jeszcze z Owczara, księdzu Januszowi, który wczoraj nazywał się Andrzej Bartos i w jego imieniu tutaj spowiadał. Bóg zapłać serdeczne wszystkim kapłanom, którzy są. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Tutaj ksiądz profesor dostrzega kleryków. Dlatego też dziękuję za obecność klerykom wyższego, wytopionego, wytopionego we Wrocławiu, którzy są, zdaje się, na praktykach w parafiach brzeskich. Dlatego cieszymy się waszą tutaj obecnością i dziękujemy za obecność. Po kapłanach chciałbym bardzo serdecznie podziękować starostom dzisiejszych dożynek, że tak postarali się o taki piękny dar w postaci korony. Ksiądz profesor mówił, że jest to misterna praca, rzeczywiście. Dziękuję za to, że te uroczystości dożynkowe mogły się odbyć, za wasz wkład, jak również wszystkim, którzy także starali się, by ten odpust, ta nasza uroczystość dożynkowa jak najokazalej wypadła. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję dzieciom, tych, którzy te dzieci przygotowali, wszystkim, którzy po sesji dzieci w beletrony, jak również panom, którzy prowadzili kapłana, panu organiście, służbie liturgicznej i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, żeby ta uroczystość była wspanialsza i tutaj całe obejście kościoła zostało porządkowane i poszanowane. Wszystkim, którzy o to zadbali, bardzo serdecznie Bóg zapłać. Oczywiście także przy takiej uroczystości jak odpust chciałem bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Gać za wszelkie ofiary, które są składane. Teraz jesteśmy na etapie pracy wymiany okien tej części nowej kościoła i myślę, że to niedługo się rozpocznie i przed zimą te okna zostaną przynajmniej w tej nowej części wymienione.
zrobione, Bóg zapłać za ofiary składane na to okna, na wszelkie potrzeby, na sprzątanie i tak dalej. Jeszcze kilka słów chciałbym podziękować, szczególne podziękowanie dla bratyńskiej Karoliny i Oli Zygmunt. Po dniu dzisiejszym kończą tutaj sprzątanie w kościele. Przez półtora roku tutaj te panie, które już w tym roku zdają maturę i pochłonęło ich studiowanie, dlatego już nie mają czasu. I bardzo serdecznie dziękuję za to, że przede wszystkim to, co mnie najbardziej zaskoczyło, że w ogóle się zgłosiłem. Po prostu nie dowierzałem, dopiero szukałem potwierdzenia tej informacji. Rzeczywiście dziękuję za wkład serca włożone w porządkowanie tego kościoła. Oczywiście nie byłoby ich zaangażowania, i bez ich rodziców, dlatego też dziękuję, gratuluję wychowania. Jeszcze panu tutaj, co nas filmuje, będzie film, jest już film na YouTube, tak, jeżeli to dobrze powiedziałem, jak się wystuka odpust w Małojowicach, tam zgłosi się telewizja internetowa Zgać i właśnie jest tam odpust z Małojowic i miejmy nadzieję, że także będzie Zgać. Wszystkim obecnym na tej naszej uroczystości i mieszkańcom, i gościom, i tym wszystkim, którzy przybyli z daleka, ażeby wspólnie się modlić, dziękować Bogu za znak Krzyża Świętego, serdecznie za tą modlitwę dziękuję, jak również dziękuję za wszelkie ofiary. Jeszcze tylko kilka ogłoszeń, mianowicie w tygodniu szczytu osobistwo prosimy w poniedziałek świętego Jana Chryzostoma, we wtorek uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego, w środę Matki Bożej Bolesnej, w czwartek świętego Korneliusza Papieża i Cypriana Biskupa, w sobotę świętego Stanisława Kostki, w niedzielę, przepraszam, w sobotę tutaj mszy świętej nie będzie, tego nie będzie w Baszkowie, w niedzielę o godzinie 10:30. Jak zwykle będzie msza święta i ta msza święta będzie sprawowana w intencji Pawła Pikul, trzecią rocznicę urodzin, o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Najświętszej Marii Panny. I w imieniu organizatorów obiadu dla kapłanów zapraszam kapłanów na obiad, w imieniu rodziny Byczek, Piątek, Wicharczak, Zając, Luta, Wilk, Męcen, Wieczorkowska i Józefa i Musy. Bardzo serdecznie zapraszam i również dziękuję tym osobom, tym rodzinom za przygotowanie obiadu dla kapłanów, którzy tutaj przybyli. Teraz, jeżeli kogoś pomyliłem, to przepraszam, wszystkim serdecznie dziękuję. Powodzimy się jeszcze w intencji naszej ojczyzny. Boże, coś powiem.